Witam Was serdecznie w kolejnej części Painkillera, tym razem Painkiller Recurring Evil, czyli to może to znaczyć tylko kontynuacja właśnie tego Redemption. Jeżeli oglądaliście Redemption, to tam właśnie na samym końcu właśnie było napis To Be Continued, czyli kontynuacja. No szkoda, że właśnie nie ma języku polskiego tej gry, także zaczynamy Painkiller Recurring Evil. Jak widzicie, tutaj nawet u góry też jest napisane Recurring Evil. No i oczywiście gramy właśnie na poziomie Insomnia. No i widzę, że tutaj tylko jest jeden, że tak powiem, rozdział, bo nie mamy ani tu, ani tu, tu widać. No i oczywiście tutaj mamy tylko 6 kart do wyboru, z czego możemy dwie wybrać. No tutaj się to nam nie zmienia, także myślę, żeby już sobie tutaj zacząć w ogóle tą grę. Tunity Abel. Abej. Aha. Trzeba użyć tylko Painkillera, żeby odblokować kartę. No to nie pozostało nam nic innego, jak zaczynać w ogóle grać w kolejną część Painkillera Recurring Evil. Także zaczynamy maxpain.pl. No i żeśmy zaczęli. Tym razem nagrywam właśnie... Kto to tak kurwa piszczy? Jebanie co jakiś. No jebanie. W tej grze, jeżeli chodzi na większej rozdzielczości nagrywam. 1900 na 1000. Na takie rozdzielczości mamy tylko Painkillera Recurring Evil. Muszę chyba zmienić opcję co do
o jakości gamma. To jest za ciemno. Będzie taka horda jak z tego z tej części Recurringa. Czy coś tutaj, nie, tutaj już chyba nic nie będzie. Tu jest życie. No i przechodzimy z tego etapu. Ja wolę painkillerem, żebym odblokował sobie ten. Życia, żem se tutaj spierdolił. Thank you.
przyjemne. Thank you.
No, jak to robię. O, sekrety. Pierdolone potwory. Przechodzimy do następnego etapu. Tutaj jest poziom, nie to co było w poprzedniej części Painkillera. Let's go.
Ale tu się ożywiają.
dole. Super.
Co to kurwa rzuca? O, wreszcie! Jebańcie pierdolone. Super. Żeśmy przeszli chyba całą grę, to znaczy ten etap. No i jesteśmy. Użyłem tylko painkillera, powinien dostać kartę Tarota. Zobaczymy. Unlocked, wiedziałem, bo tylko użyłem tylko jednej, tylko painkillerem walczyłem. No i super, 150 życia od razu od początku etapu. Fajna karta. Tylko muszę zobaczyć, czy w ogóle będzie mnie stać, jeżeli chodzi o kartę Tarota. Także już chyba w następnym odcinku wam pokażę, czy mnie będzie stać na tą kartę Tarota, czy nie. Także oglądajcie. Możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Do zobaczenia. Do następnego odcinka.